Vladi, tak jak każda osoba na jego stanowisku, ma fortecę energetyczną wokół siebie. Jak zobaczyłam jego przemówienie o tej trzeciej w nocy, on w tym momencie nawet nie ma fortecy, on w tym momencie świeci jak miliony monet, bo on transmutuje to całą energię. Będziemy mieć na prawej ręce albo na czole znamie bestii, bez którego nie zrobimy zakupów. Tragikomedia to według słownika języka polskiego wydawnictwa PWN utwór teatralny lub filmowy łączący w sobie cechy tragedii i komedii, albo o sytuacji tragicznej, a jednocześnie zabawnej. W ten sposób chciałabym określić to, co dzieje się w internecie po ataku Rosji na Ukrainę. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak poważna jest sytuacja. To, co w tym momencie dzieje się za naszą wschodnią granicą, to koszmar i horror. Wzruszające w tym wszystkim jest to, że jednak naprawdę wielu ludzi zjednoczyło się, żeby nieść pomoc. Ja również staram się pomagać jak tylko mogę. W opisie tego filmu znajdziecie linka do mojej skrzynki na Się Pomaga i linki do innych zbiórek, które mają za zadanie zebrać środki na pomoc ofiarom. Niestety, jak to bywa w internecie, w tej sytuacji nie każdy wykazał się rozumem i godnością człowieka. Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się influencerom i celebrytom, których działania po prostu bardzo mocno we mnie uderzyły i bardzo chciałabym je skrytykować. Dosłownie 5 minut przed nagraniem tego filmu zobaczyłam, że tydzień temu Gimper wrzucił film na ten temat. Ja go jeszcze nie oglądałam, bo po prostu nie zdążyłam. Mam nadzieję, że mój film będzie inny, że nie powielę niczego, co Gimper powiedział. Ja specjalnie wstrzymałam się z publikacją tego filmu. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dzięki, Tomek, teraz muszę wymyślić inny tytuł. Rozdział pierwszy. Kurioza. Zacznijmy od sytuacji, które wprawiły mnie w osłupienie i śmiech przez łzy. Zapraszam do zestawienia pajaców. 30 Fashion Blog to typiara z Instagrama. Źródło tego screena to pudelek, ale chciałabym wam przeczytać po prostu, co zdecydowała się opublikować na swoim Instagramie. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Hashtag smutek. Hashtag jestem z Polski. Hashtag Zara look. Hashtag Zara outfit. Hashtag Zara style. Po masie krytyki, która dotknęła ją po wrzuceniu tego posta, te hashtagi zostały zmienione, ale jednak zdecydowała się je napisać wtedy, za tym pierwszym razem. Mamy również takie kwiatki jak tutaj. Czy Putin zaatakuje Polskę? Nie. Mamy bardzo bezpieczne karty i sprawdziłam to na samym początku, zanim tak naprawdę jeszcze ta wojna wybuchła. Czy Ukraina wygra tą wojnę? Oczywiście, że tak, ale będą niestety pewne mankamenty w tym zwycięstwie. Dziękujemy za opinię eksperta. Od razu jest mi lepiej. To, że Edziorab znalazł się w topce największych odklejenców, chyba nikogo nie dziwi. A my nie boimy się. My nie boimy się niczego. Rosjanie wąt z naszych granic. Nigdy nie dacie nam rady. Rzucam długopisy, biorę karabin. Edzio, po prostu usuń to. Usuń i zniknij, bo już nikt nie ma siły. Następny jest Konopski. Król researchu, który do swojego filmu o zajebistej miniaturce swoją drogą wrzucił zdjęcia, które pochodziły z 2019 roku. Gdzie są tak przerażeni, że część z nich wyszła na ulicę i zaczęła wspólnie się modlić. Odniósł się do tego w następnym materiale, ale w sumie to bardziej śmieszkował z TVP, że oni to do dupy informacje wrzucają i że w ogóle teraz to jest tyle dezinformacji, że nawet on się na to nabrał. Nawet on. Bo aktualnie mamy masowy wysyp fejków. TVP oraz TVN dosłownie puściło u siebie nagranie z symulatora, które jeden z twórców zrobił komputerowo. Dodatkowo walczą również w powietrzu. Tutaj, jak Państwo widzą, ukraiński MiG-29 zestrzelił rosyjski Su-35. Okej, raczej nikt intencjonalnie nie puszczałby w telewizji jakiegoś symulatora z gry i tutaj po prostu wystąpił jakiś błąd ludzki. Ja też naciąłem się na fejki, robiąc reportaż w dniu, gdy to wszystko wybuchło. Jedna fotka z mojego filmu z modlącymi się ludźmi okazała się być z 2019, natomiast oprócz tej jednej starej fotki, informacja, że ludzie się modlili, jest jak najbardziej prawdziwa. Te zdjęcia i nagrania są jak najbardziej aktualne i pochodzą z Charkowa z 24 lutego 2022 roku. Zauważcie, jakby to powiedział Sylwester Wardęga, sprytny Konop. Najpierw przedstawia te informacje, że no tu TVP, TVN dali dupy, a potem to, że on dał dupy w taki sposób, żeby pokazać wam, że no
tu ważne telewizje, 2 miliardy złotych rocznie idzie na to, a oni robią błędy, no to taki youtuber jak ja, no to ludzki błąd, tak? Można błąd popełnić. Ludzie zarzucają Konopskiemu żerowanie na ludzkiej tragedii i panice. Kurwa, mordo, to nie jest drama na ty. Przestań robić te miniaturki i tytuły. To wszystko, co tutaj widzimy, to są clickbaity. Typ clickbaituje cierpieniem ludzi. Zauważcie, że na przykład ten film poprzednio miał inną nazwę. Dzięki uprzejmości ludzi, którzy bytują na Twitterze, udało mi się znaleźć screena, jak to wcześniej wyglądało. To nie chodzi o to, że tego pożaru nie było, tylko Konop, moim zdaniem, warto by było, żeby zauważył, że sytuacja, o której się wypowiada w swoich filmach, jest nieco poważniejsza niż, nie wiem, zmiana stylu Mandzia. Mikołaj chce wrzucać newsy, ale again, okazuje się, że po pierwsze nie jest zbyt rzetelny, a po drugie traktuje to wszystko niczym dramkę influencerów. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. Moi drodzy, nagroda Klauna Roku wędruje w ręce Cezarego Nykiela. Brawo, pięknie się światu zaprezentowałeś. Pokazałeś klasę, Czaro. Przeprosiłeś później za tego tweeta. Ale ja nie uważam, żeby to była sytuacja, którą jakkolwiek da się uratować. Widzowie, osiągnęliśmy szczyt. Czwarty jeździec internetowej apokalipsy to Cezary Nykiel. Rozdział drugi, Instastory. W drugiej części filmu chciałabym porozmawiać o Instastory wrzucanych przez Influ. Nagrania, które zaraz zobaczycie, pochodzą z pierwszego, max drugiego dnia wojny. Rozumiem, że na taką sytuację nikt z nas nie był przygotowany, ale wystarczyłoby minimum wyczucia, żeby nie zrobić z siebie debila. Natsu na przykład wrzuciła najpierw film z płaczącymi kobietami, żeby chwilę później: hej, o, zajebista pogoda dzisiaj, no ja nie przypadam za pączkami, a dzisiaj jest tłusty czwartek. Ale w ogóle dzisiaj, kochani, jest polska pogoda i przy okazji jest tłusty czwartek, a ja nie przypadam za pączkami. Selfie w lustrze, buziaczek dla was, widzowie! O kurcze, jednak jest wojna, wypadałoby jakiś token obrazek na ten temat wrzucić na IGS-a. Tutaj na przykład mamy znanego podobno TikTokera Gontarskiego. To jest już wyższy poziom moim zdaniem. Kur, wojna, ale straszne. Hej, i siema ziomeczki, jedliście dzisiaj pączki? Wojna, no straszna sprawa. Ale pogodę to mamy dzisiaj zajebistą, kto się wybiera na spacer? Kamil Kossakowski, którego działanie omawiałam na przykład w tym filmie tutaj, poinformował swoich widzów o przełożeniu live'a ze względu na sytuację na Ukrainie. Pomyślicie sobie może, o, wreszcie jakiś odpowiedzialny człowiek o wrażliwości większej niż kamień. Nie, nie przeszkodziło mu to absolutnie, żeby w dosłownie następnym kafelku swojego Instastory wrzucić filmik, jak to on świetnie bawi się ze swoim kolegą przy pianinie, jak się śmieją, jaka jest kurwa zabawa zajebista. Dobra. Naprawdę? Nie mogłeś tego filmiku, nie wiem, pobrać i wrzucić kilka dni później, albo wcale, to musiało się pojawić wtedy dokładnie, w tamtym momencie, tuż po tym Instastory, że przekładasz live'a ze względu na wojnę. Natalia Sisik to jest dosłownie ta wspomniana na samym początku materiału tragikomedia. Inwazja na Ukrainę jest straszna, ale po prostu nie da się nie zauważyć tego cyrku, który odstawili influencerzy. Syreny wyją, ojojoj. Dobra, ale ile pączków zjedliście dzisiaj? Proszę, po prostu nic nie rób. Influencerzy, jeżeli macie robić coś takiego, że w jednym kafelku mówicie o tym, że wyją syreny i jest wojna, a dosłownie w drugim kafelku mówić: a dobra, a ile pączków zjedliście dzisiaj? To po prostu nic nie róbcie, po prostu zamknijcie się na jeden dzień. To naprawdę nie jest takie trudne zamknąć mordę. Adam Żakiewicz, znany również jako przydupas Filipa Zabielskiego, zaprasza na szaloną imprezę. Cóż za wyczucie czasu. Blondino Latino natomiast publikuje smutnego demotywatora o wojnie, żeby potem tańczyć i śpiewać. Tyle ludzi dawno nie widziałem. Pa. Jedzie pociąg z daleka.
czeka, na nikogo nie czeka. Kulturze łaskawy, byle nie do Warszawy. Pawillo, czy jakkolwiek się to czyta, jest to kolejny TikToker, wrzuca info o Ukrainie. Filmik, w którym dosłownie dziecko przeraźliwie płacze. Właśnie podjechałem odebrać autko, słuchajcie, z detailingu. No to koniecznie musicie tutaj wpaść do chłopaków. Naprawdę robią fajną robotę. Żeby w następnym kafelku reklamować usługę dotyczącą samochodów, czy uważam zatem, że influencerzy w tym okresie, który jest teraz, zobligowani są do tego, żeby wrzucać jedynie treści związane z wojną? Oczywiście, że nie. Te instastory, które wam pokazałam, pochodzą jednak dosłownie z pierwszego dnia tej inwazji. Według mnie, w takich okolicznościach, lepiej po prostu na jeden dzień zamilknąć. Dosłownie niezrobienie nic jest lepszym rozwiązaniem. Ja wiem o tym, że influencerzy muszą podtrzymywać aktywność na swoich kontach, że oni w ten sposób zarabiają, ale naprawdę nie zbankrutowaliby przez ten jeden dzień. Jeden dzień ciszy. Uważam, że to jest mega przykre i ignoranckie, żeby dosłownie tego pierwszego dnia takiej tragedii, kiedy świat stanął w miejscu na chwilę, wrzucać takie treści. W ciągu tego jednego dnia tak wielu ludziom udało się odstawić pajacerkę z przeplataniem story na temat Ukrainy i tragedii, koszmarze, które tam się dzieje, z vlogowaniem swojego życia, życzeniem ludziom miłego dnia i śmieszkowaniem, że to jest naprawdę, naprawdę przykre. A można było zrobić tak jak na przykład Lakarnum. I to nie jest żadne kumoterstwo w tym momencie, po prostu uważam, że Pawełek bardzo dobrze zrobił. Tutaj na przykład też ziomeczek z TikToka, Pupcik Dupcik, jakkolwiek bardzo ciężko przechodzi mi ta nazwa przez gardło, bardzo dobrze moim zdaniem podsumował to, o czym właśnie mówimy. Doskonale wiemy, co się teraz dzieje i co jest tematem numer jeden. Nie chcę się w tym filmiku jakoś bardzo w to zagłębiać, ale chciałbym zaapelować do niektórych ludzi w internecie o odrobinę wyczucia. Jak już zabieracie głos na ten temat i wrzucacie coś na przykład na story, to może odczekajcie chwilę, zanim wrzucicie coś kolejnego. Bo jeśli wrzucacie story na temat wojny, a dosłownie parę sekund później ankietę na temat waszych pazurków, no to chyba coś jest nie tak. No właśnie tutaj może odrobinę tego wyczucia. Albo po prostu nie zabieraj głosu na ten temat, jeśli nie masz takiego wyczucia. Rozdział trzeci. Sianie paniki. W internecie można napotkać się również na treści niepokojące. Niektórzy twórcy bardzo polecieli z sianiem strachu i grozy. Na TikToku dla ciebie pojawił mi się ten filmik. Nie rzucajcie klątw na Wladiego. Ja i grupa okultystyczna, w której jestem, dziwno to nie zmrużyliśmy oka. Bo to, co się dzieje na planie fizycznym, to jest jedna sprawa, to jest mydlenie oczu. To, co się dzieje na planie energetycznym, to jest zupełnie inna bajka. Kiedy rzucacie klątwę, złorzeczenie, najpierw musicie sprawdzić, jaką ochronę energetyczną ma wasz przeciwnik. Wladi, tak jak każda osoba na jego stanowisku, ma fortecę energetyczną wokół siebie. Jak zobaczyłam jego przemówienie o tej trzeciej w nocy, on w tym momencie nawet nie ma fortecy, on w tym momencie świeci jak miliony monet, bo on transmutuje to całą energię. On w tym momencie stał się chodzącym egregorem energetycznym. Zostawcie to profesjonalistom, do osób, które mówią, że na pewno dopadnie go karma za to. Pamiętajcie, co on powiedział. On powiedział, że to robi, by wyrównać siły, by przywrócić balans. I to wygląda na to, że on w to wierzy. A wszechświat nie dąży do tego, żeby dobro wygrało, tak jak to mówią bajki. Dobro to ludzki koncept. Wszechświat dąży do zachowania równowagi. On w tym momencie z perspektywy wszechświata wygląda jak Jezus Zbawiciel, Robin Hood, cały świat przeciwko niemu. To jest mistrzowska manipulacja energią, ale nad tym to akurat pracujemy. Dlaczego uważam to za szkodliwe? Ponieważ z perspektywy osoby niewierzącej w magię i czarostwo, takie działania są po prostu niewrażliwe. Patrząc zaś na osoby, które wierzą w takie rzeczy, myślę, że może to w nich wzmagać niepokój. Uważam, że to może być kolejną cegiełką do siania strachu. Mówienie o tym, że Putin chroniony jest energią, to jest takie napędzanie paniki, nakręcanie niepokoju w sytuacji, która i tak jest koszmarna. Uważam, że o wiele lepszym pomysłem niż straszenie ludzi jest zaangażowanie się w jakieś działania, które realnie mogą komuś pomóc. Ja nie wnikam w co kto wierzy, ale po prostu jestem przeciwna działaniom, które mogą intensyfikować histerię. Po chrześcijańskiej stronie mocy mamy za to Macieja Objaśniacza, który zaistniał ostatnio w internecie przy okazji dramy z Hardcore Teaching. Maciej przytacza wyrywkowe fragmenty Biblii, które akurat pasują mu do narracji i straszy apokalipsą. To Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, nie? A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak tego przyjścia i końca świata? Słuchajcie, będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Czyli jak oni mają, powiedzmy, broń jądrową, no to wiadomo, nie zawahają się jej użyć, jeżeli coś tam Putinowi
znowu do głowy strzeli, nie? Cały świat będzie w to zaangażowany i że będzie trzecia wojna światowa, nie? Objaśniacz zwiastuje ludziom trzecią wojnę światową. Are you crazy? Are you out of your mind? Zaraza, niektórzy mówią, o, pandemia minęła, nie? Nie, nie, nie. Szykują coś grubszego, jeżeli chodzi o zarazę. Kto szykuje? Macieju, jacy oni? Kim są oni? Kim nas straszysz w tym momencie? W tej chwili faktycznie to będą mocniejsze zarazy, nie? Niż to, co widzieliśmy do tej pory. I będzie istotny głód. Słuchajcie. Maciej swoje tezy wypowiada z absolutnym przekonaniem. Tak po prostu jest, widzowie. Tak będzie. Maciej straszy ludzi piekłem. Bez zająknięcia mówi o tym, że większość ludzi pójdzie do piekła. Bo większość ludzi idzie do piekła, to właśnie pójdą do piekła, nie? Pójdą do jeziora ognia. Wojny, nie tylko jeżeli chodzi o udział człowieka, ale także moce niebios będą poruszone, tak? Słońce się zaćmi, będzie krwisty księżyc, tak? Oczywiście wiemy, że takie rzeczy miały już miejsce. To będzie miało miejsce jeszcze bardziej intensywnie, nie? To jest dla mnie już absolutne szaleństwo. W filmie pod tytułem Co myślę o sytuacji w Ukrainie pokazuję i objaśniam, który mówić ma o największym akcie agresji w Europie od czasów II wojny światowej, Maciej mówi nam, że to jeszcze nic, że nadnaturalne siły nas dojadą, a kosmos zwariuje. Dla mnie wspomniane wcześniej dziewczyny z TikToka i objaśniacz są siebie warci. Wszyscy sieją dodatkową panikę w sytuacji, która już i tak jest okropna. Chociaż mam wrażenie, że w przypadku Macieja jest jeszcze gorzej, bo jeżeli ten materiał dotrze do chrześcijanina, to dowie się on, że w niedalekiej przyszłości będzie mordowany. Wtedy wydadzą was na łdy rękę i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. W przyszłości, niedalekiej, główny fokus będzie na zabijanie chrześcijan, okej? Okay? Dla Putina nie ma znaczenia, czy on zaatakuje Polskę, czy Anglię, nie ma to dla niego znaczenia, bo to jest w dzisiejszych czasach mega, mega proste, nie? Wysyła ataki powietrzne i sprawa załatwiona. Dobrze, że jest z nami geopolityk Maciej, który swoje dowody czerpie z IBZD. To jest paranoja. Naprawdę nie słuchajcie ludzi, którzy bez żadnej wiedzy wypowiadają się na tematy poważne. Jeżeli chcecie na przykład jakieś rzetelne źródło wiedzy, to polecam wam Twittera Łukasza Boka, ja stamtąd czerpię swoje informacje. Łukasz Bok jest rzetelny i wrzuca rzeczy, które mają jakieś potwierdzenie. Rozdział czwarty, największe odkleja. Nie umiałam nazwać tej kategorii w żaden inny sposób, ponieważ teraz będziemy mówić o Najce i Wioli Kołakowskiej. Najka, specjalistka od geopolityki i medycyny, na swoim live'ie wypowiada się o planach Putina i używa słowa plandemia. Mówi, że pieniądz traci wartość, bo coraz więcej płaci się kartą i że zostało to przewidziane w Biblii. No ty już nie będą obsługiwane, będzie tylko karta. A jak masz coś na karcie, nie widzisz tych jakby cyferek w swoim portfelu, czyli pieniążków, to w każdej chwili mogą wyzerować twoje konto. I ja się boję, że też taka właśnie będzie sytuacja. Później dojną sytuację, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, w Apokalipsie według świętego Jana, że będziemy mieć na prawej ręce albo na czole znamie bestii, bez którego nie zrobimy zakupów. To dobre jest. To jest strasznie mocne. To by trzeba było naprawdę opracować, żeby to zrozumieć. Zresztą to samo dzieje się u Macieja Objaśniacza, który trochę dla mnie jest takim mostem pomiędzy poprzednią częścią a tą teraz. Też potem gotówki nie będzie, nie? Wiadomo. To wszystko ma doprowadzić do tego, aby ludzie przyjmowali chip, okej? Okay? Który będzie, powiedzmy, znamieniem bestii i tylko mając ten chip w prawej ręce, byś mógł kupować i sprzedawać, nie? Najka doszukuje się znaków w gestach Wołodymira Zeleńskiego. Dodatkowo nawołuje do tego, żeby nie pomagać Ukraińcom, no bo przecież Wołyń. Laska, ja wiem o tym, że statek Natalia to już jest naprawdę hen daleko od portu, ale to już jest naprawdę najwyższy poziom szkodliwości. Żeby tego było mało, ludzie doszukali się, że mama Najki pisze takie okropieństwa w internecie. Na szczęście sama Najka powiedziała, że ona nie popiera działań swojej matki w internecie i że to już jest trochę przesada i że ona się z tym nie utożsamia. Jeżeli ktoś nie słyszał o Wioli Kołakowskiej, to jest ona byłą stylistką Dzień Dobry TVN i byłą partnerką Tomasza Karolaka. Znana jest najbardziej z tego, że jest odklejoną foliarą. Na swoim Instastory udostępniła wiadomość
wiadomości o takiej treści. Ja tylko zaznaczyłam, że jest to warte sprawdzenia. Jesteśmy notorycznie okłamywani. Mój mąż pracuje na Ukrainie i mówi, że wszystko wygląda inaczej niż podają nasze media. Ukraińcy są zastraszeni wyciem syren na rzekome naloty, których nie ma. Nie ma samolotów rosyjskich w przestrzeni Ukrainy. Są jakieś eksplozje w dużych miastach, ale nie są to naloty. To jakby ktoś dokonywał jakiejś akcji fałszywej flagi, której głównym celem jest ucieczka obywateli Ukrainy do Polski. Wygląda na to, że te operacje wykonują wojska NATO, a nie Rosjanie. Przypomina mi to medialną akcję z COVID. Zastraszanie, zastraszanie i jeszcze raz zastraszanie. Nie istnieje ktoś taki jak Putin. To wszystko jest iluzja inwazji federacji, która dziś uwalniamy. Miłość źródła. Zapnijcie pasy i przygotujcie popcorn. Pamiętajcie, oglądamy z pozycji obserwatora. Media będą nakręcać, ale my wiemy, jak to wygląda naprawdę. Nie bać się. Tylko spokój nas uratuje. Będzie dobrze. To film. I argumentuję to tekstem z nakrętki butelki z sokiem. I serio. To się dzieje teraz. Anno Domini 2022. Wiola Kołakowska mówi, że sytuacja na Ukrainie to film. Film, którym nakręcają nas media. Ja wiem, że to nie jest post napisany przez Wiolę, ale ona udostępnia to na swoim Instastory, więc uważam, że ona zgadza się z tą treścią. Ona ją puszcza dalej w obieg, ona się pod tym podpisuje. W mojej opinii to już jest absolutny obłęd. W obecnym czasie w internecie, w przestrzeni medialnej pojawia się bardzo dużo fake newsów, więc przy tej okazji chciałabym Wam jeszcze raz przypomnieć, żebyście swoje informacje, które powielacie albo które czytacie, pobierali tylko z legitnych źródeł. Warto wszystko naprawdę dwa razy sprawdzić, żeby nie puszczać dalej w obieg szkodliwych treści. Też chciałabym, żeby to się nie działo, żeby nikomu nie działa się krzywda. Nie możemy jednak kreować swojej własnej rzeczywistości, w której mówimy, że inwazja Rosji na Ukrainę to film, bo to są realnie szkodliwe działania. To są już wszystkie osoby, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Jeszcze raz przypominam o wszystkich linkach do zbiórek w opisie. Ja ze swojej strony też absolutnie nie mam z tego żadnego profitu. Polecę Wam grupkę na Facebooku Aukcje Sztuki dla Ukrainy. Dosłownie po nagraniu tego filmu idę do paczkomatu odebrać sztukę, którą ja wylicytowałam. Pomagacie i jednocześnie zyskujecie jakiś piece of art, który jest jedyny w swoim rodzaju. Ja myślę, że to jest sytuacja, w której każdy wygrywa. Także trzy plusy i żadnego minusa. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Jestem naprawdę ciekawa Waszych opinii. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo cieplutko. Pa, pa.